Dzień dobry. Stefanie, Karolinka. Tak. Zadzwoniłem się do działu prawnego? Tak, dodzwonił się pan. O, świetnie. Bo już próbowałem od tygodnia się... Od tygodnia się tak, tylko że ja mam taką prośbę, że pan wewnętrzny jeszcze wykręcił 202 lub 203. Nie, ja już tu się zadzwoniłem i koniec kropki. Proszę pana, ale nie mogę rozmawiać, ponieważ czekam na pilny telefon z Instytutu Pamięci Narodowej. Tu jest pilna sprawa. Od pana prokuratora. Tu jest pilna sprawa rangi państwowej. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego tutaj Państwowa Komisja Wyborcza nie ma numeru identyfikacji podatkowej. To nie jest płatnik w nikim podatku. Dlaczego? To się wobec tego do działu finansowego zadzwoni. Nie. Dział prawny mnie interesuje. Proszę pana, to jest dział finansowy. Kupicie się. I tak dalej. Kłamiecie, okłamujecie naród. Proszę pana, ale pyta pan mnie, ja się zajmuję kodeksem wyborczym, a nie pitami i ja numerem. Nie opicie, dlaczego przekręcacie moje wypowiedzi? Kto przekręcamy? I nie jestem podwójną osobą, tylko jestem w jednym kawałku. Proszę pana, proszę zadzwonić do działu finansowego, bo ja mogę panu z kodeksu wyborczego tylko informacje udzielać. Szukano was, nie jesteście osobą, tylko jesteście człowiekiem. No ja jestem człowiekiem, tak, no rozmawia pan człowiekiem. No właśnie, to jaka osoba, to jest fikcja. No ale pan musi mieć dwie nogi. Do was, jako... Do was, do kogo? Do mojego pracownika. I nie jestem pana pracownikiem. Moim, no przecież z moich pieniędzy jesteście utrzymywani. Proszę pana, jeżeli pan pyta o kodeks wyborczy, to ja mogę panu udzielić informacji. A jeżeli pan pyta o jakieś inne rzeczy, to musi pan zadzwonić do właściwej instytucji. No, chciałem rozmawiać z kimś z działu prawnym. Czy tu jest dział prawny? Ale te pytania, które pan zadaje, zupełnie nie mają z kodeksem wyborczym nic wspólnego, więc nie wiem, o co panu chodzi. Chodzi mi właśnie o podstawę prawną, dlaczego właśnie Państwowa Komisja Wyborcza jest... To nie jest informacja z kodeksu wyborczego. Zadzwoni się pan do działu prawnego, który dotyczy spraw wyborczych, a nie jakichś spraw podatkowych, więc proszę do właściwej instytucji. Nie, ja nie mówię o podatku.